Moi drodzy, święcie raz umiłowani przyjaciele, moja najukochańsza rodzino. Wolność, przepływ, twórczość, działanie, tworzenie, dawanie, przyjmowanie, pieniądze. Jak to wszystko się łączy? Gdzie jest ta nić, która łączy lub też rozdziela te przedmioty, czynności, które przed chwilą wymieniłam? Gdzie jest, wiecie, ta kreska, w której jesteś kreatywny, a teraz za 5 minut już nie jesteś, bo teraz zajmujesz się tak zwanymi finansami? Gdzie jest ten dystans pomiędzy tym, nie no, teraz robię to, co najbardziej uwielbiam, czyli stoję na jakiejś scenie i ktoś na mnie patrzy, może skierowany jest na mnie jakiś obiektyw, a później za 10 minut robię coś, czego nienawidzę, czyli podpisuję jakiś papierek i muszę go przeczytać ze zrozumieniem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie jest ten, wiecie, dystans? Gdzie jest to, co oddziela, szatkuje rzeczywistość, szatkuje rzeczywistość, szatkuje rzeczywistość. Jak zawsze, moi drodzy święci oraz umiłowani przyjaciele, odpowiedź jest jedna, odpowiedź jest ta sama. Tutaj w środku, tu w środku jest to pofragmentowanie, to podzielenie, że teraz te finanse, czy teraz te rzeczy organizacyjne, czy teraz te rzeczy techniczne, czy teraz te rzeczy artystyczne, twórcze, jakoś się od siebie różnią. Są inne. Jeżeli wy wszyscy jesteście tacy sami i wy wszyscy jesteście dziećmi Bożymi, to czy nie jest tak, że każda czynność łącznie z pójściem do toalety, bo ktoś ma niedrożne jelita i nie może z tego wyjść, czy te wszystkie czynności nie są tak samo piękne oraz święte? Chcielibyście, zaprawdę chcielibyście, żeby coś było bardziej wyniosłego gdzieś, w którymś momencie, w którymś punkcie waszych działań, waszych aktywności, a to, co jest poniżej tej kreski, którą sobie wyobraziliście, że to, co powyżej, to moje spełnienie, a to, co poniżej, to jest godne mojej pogardy i trzeba to z życia wyeliminować. Czy nie jest to? Czy nie jest to? Czy nie jest to przypadkiem, moi drodzy święci oraz umiłowani przyjaciele, przeniesienie, fragmentowania ludzi, lepszy, gorszy, ma lepszy zawód, gorszy zawód, bardziej wartościowy, mniej wartościowy? Czy to nie jest przeniesienie tego samego umysłu na inną płaszczyznę, na inną płaszczyznę, na inną płaszczyznę? I teraz czy ma znaczenie, czy fragmentujesz w tym wymiarze, w tej płaszczyźnie, a w tej już nie? Czy to ma znaczenie, czy chodzi o to, żeby przestać fragmentować w ogóle? I wszędzie, w każdej osobie, w każdym miejscu, ale również w każdym zadaniu, w każdej czynności móc odnaleźć Boga. Móc odnaleźć Boga. I teraz tak, wiem, nie po to przychodzicie tutaj na to spotkanie, żeby słuchać, że wszystko trzeba akceptować, należy się męczyć w tym, co robiliśmy do tej pory. Nie, bynajmniej. Ja wcale tego nie mam na myśli i nie mówię do ciebie teraz, słuchaj, męcz się robiąc to, co robisz, jeżeli to, co robisz, cię męczy. Ja w ogóle tego nie mam na myśli. To, co chcę wam przekazać i co pragnę, byście wryli sobie w pamięć, to, że cokolwiek byście nie robili, z kimkolwiek byście się nie spotykali, jak bardzo wniosłe według ludzkiego umysłu dzieła byście nie tworzyli, zawsze będzie to pewnego rodzaju narzut innych spraw,
które po prostu są i są nieuniknione i nie da się ich w żaden sposób zminimalizować, wyrzucić, a próbując to zrobić, im bardziej będziesz walczył z tym światem, z jego rzeczami, sprawami, tym bardziej będą do ciebie one wracać i się nawarstwiać. Wracać, się nawarstwiać. Nie walcz, proszę, przeto, już nigdy. Już nigdy. Już nigdy z tym, co przychodzi do ciebie w szczerości, w pokoju, do zrobienia. Ponieważ zawsze, jeżeli przyjdziesz za tym, co jest ci dawane do uczynienia, to zawsze w tym będzie kryło się uzdrowienie. I nawet jeżeli będzie to położenie się na łóżku operacyjnym, czy w szpitalu, czy pójście do apteki, czy do warzywniaka, czy też może usiąście na twoim pięknym balkonie i rozpoczęcie procesu pisania, czy też notowania faktycznie majestatycznego dzieła, to wszystkie te czynności są częścią jednego niepodzielnego tańca życia. Jeżeli chcesz i pragniesz, aby ten taniec, te piruety, aby to wszystko było dla ciebie jak najbardziej właściwe, jak najbardziej odpowiadające i sprzyjające tobie, to pozwól czasami się wygiąć. Pozwól czasami się zanieść życiu w jakieś miejsce na chwilę. Potem powróci ono z powrotem do stanu tak zwanej równowagi. Po czym znowu nastąpi pewnego rodzaju przegięcie, wyniesienie na zakręcie, zarzucenie i znowu powróci. I tak jest, moi drodzy święci przyjaciele, cały czas. Tak jest, moi drodzy święci przyjaciele, cały czas. Jedyna sztuka, jaka jest, jaka istnieje, to pozwolić sobie uzyskać pewnego rodzaju giętkość umysłu, tak, aby w trakcie wykonywania tych esów, floresów, tych różnych sztuk, aby się nie wywrócić, aby pozostać połączonym z ziemią, z gruntem, z matką, z twoją najczystszą istotą cały czas, z twoją najczystszą istotą cały czas, z twoją najczystszą istotą cały czas, cały czas, cały czas. Kochamy was.